Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na recenzję słuchawek Creative Sound Blaster Inferno. Jeden z najnowszych modeli tego producenta, model przy okazji dość niedrogi i powiem Wam po testach, że całkiem ciekawy, ponieważ słuchawki lekkie, wygodne, dość funkcjonalne i całkiem fajnie grają w tej cenie. Mają też odłączany mikrofon, co jest oczywiście zaletą. Jak on nagrywa, posłuchacie sobie też w tym filmie, a ceny tego sprzętu sprawdzicie sobie w opisie filmu. A tymczasem rozpoczynamy test. I przed nami słuchawki Creative Sound Blaster Inferno, jedna z najnowszych propozycji tego producenta, jedna z najtańszych, cena dość przystępna, za całkiem fajnie wykonane i całkiem fajnie grające, sprawdzające się w akcji słuchawki. Jeśli chodzi o podstawowe informacje, są to słuchawki dość lekkie, ponieważ ich waga to jedynie 187 gramów, więc taka waga typowo średnia. Mamy tutaj 40 mm przetworniki full spectrum o paśmie przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz przy oporności 32 Ohm oraz dynamice 115 dB. I na początek standardowo przyjrzymy się samym słuchawkom, jak są wykonane. Zobaczcie, mamy dość szeroki pałąk w tym miejscu, potem się zwęża bez żadnego logo firmy Creative. Natomiast pałąk bardzo elastyczny i przy okazji dość wytrzymały. Poniżej mamy mięciutką poduchę i tutaj mamy prowadnice. Prowadnice plastikowe, ale zobaczcie, za to są dość grube. I też dość solidnie to się wszystko trzyma. Możemy je dość mocno rozregulować. Wtedy są ogromne. Dopasują się więc do każdego. Jeśli chodzi o ucisk słuchawek od boków, moim zdaniem jest minimalny albo nie ma go wcale, ponieważ zobaczcie, jak je sobie rozszerzymy. Bardzo fajnie dopasowują się kształtem do głowy, przez to, że też te nauszniki są ruchome. Następnie mamy też ruchomość w tą stronę, czyli nauszniki otwierają nam się całkowicie, co ułatwia oczywiście korzystanie ze słuchawek. Przy okazji mamy troszeczkę elementów błyszczących, ale to są dosłownie detale. Mamy też oznaczenie lewa, prawa i dochodzimy do elementu trzymającego całą obudowę przetworników matowego. Jak większość tutaj na szczęście elementów jest matowe. I w środku mamy logo Sound Blastera, lekko błyszczące oraz taki fajny tutaj czerwony środek. Wygląda troszeczkę jak metal, bardzo fajnie jest to zrobione. Zobaczcie, od góry też to mamy. I w środku też czerwone przestrzenie, więc kolorystyka taka czarno-czerwona. Bardzo dobrze to wszystko do siebie pasuje moim zdaniem i wygląda fajnie. Słuchawki wyglądają dość prosto, a przy okazji fajnie i są też, muszę powiedzieć, wygodne. Jeśli chodzi o te wypełnienia, to zobaczcie, jest to naprawdę dość miękkie, ale niestety gąbeczka miejscami po jakimś czasie użytkowania troszeczkę się może ubić, dopasować do kształtu naszej głowy, ale nie ma tutaj znowu jakiejś tragedii z tym ubijaniem. No i co do tego materiału, którym jest obszyta gąbka. Niektórzy wolą skórę, niektórzy zamsz. Tutaj mamy jeszcze inny materiał, który jest dość przyjemny, dość fajnie przepuszcza powietrze, więc uszy się nie pocą. Natomiast jak widzicie, jest to ten typ materiału, który zbiera jakieś drobne paprochy. Więc po prostu trzeba to sobie co jakiś czas przeczyścić. Przewód, jak widzicie, jest na stałe, wychodzi z lewej muszli i w lewej muszli mamy także wejście na mikrofon. Mikrofon, moi drodzy, jest dołączony do zestawu. Jest to taka prosta konstrukcja, elastyczna. Zobaczcie, możemy go sobie bardzo fajnie dogiąć. Mamy tutaj specjalne wycięcie, więc bardzo łatwo jest go zamocować. Ok, mikrofonik jest na miejscu i możemy sobie z niego korzystać. Jak nam przeszkadza, możemy go po prostu z tych słuchawek wypiąć i tyle. Następnie mamy przewód w kolorze czerwonym i moi drodzy, na tym przewodzie mamy też taki pilot. Logo Creative, clips do przypięcia. Takie leciutkie, to jest typowy plastik. Mamy też włącznik mikrofonu oraz potencjometr w formie tak dość luźnie chodzącego pokrętła. Nie jest ten cały pilot rewelacyjny, natomiast swoją funkcję spełnia. Następnie mamy kolejną część przewodu. Mamy opaskę do spięcia nadmiaru i na końcu mamy, zobaczcie, czteropinowego
mini jacka. Pozłacanego oczywiście. Czy w tym momencie możemy sobie na przykład na smartfonie korzystać z mikrofonu. Wielu z Was o to pyta, więc warto o tym pamiętać. Ale jeśli chcemy skorzystać z mikrofonu przy PC-cie, to producent daje nam przejściówkę, a raczej rozgałęźnik. Czyli tego 4-pinowego mini jacka podpinamy tutaj i rozbija nam to sygnał na 2-3-pinowe do mikrofonu i do słuchawek. Tak więc w zestawie mamy całe niezbędne oprzyrządowanie. Nie potrzebujemy niczego więcej, żeby z nich korzystać. Moi drodzy, co do tej wygody, jeszcze wracając, zapomniałem Wam powiedzieć jednej rzeczy ważnej. Pomimo, że te wycięcia wydają się małe, moje uszy mieszczą się tutaj całe bez problemu, więc uznaję je za słuchawki wokouszne, ponieważ moje uszy bez problemu się tutaj dopasowują i naprawdę fajnie te gąbeczki dopasowują się do głowy. Jeśli chodzi o komfort, to jest naprawdę bardzo wysoki, byłem zdziwiony, słuchawki nie są ciężkie, nie powodują ucisku i te wszystkie elementy są dość miękkie. Nie do końca lubię ten materiał, ale to jest kwestia indywidualna. W każdym razie uszy na pewno nie pocą się tak, jak chociażby w Superluxach HD681, gdzie mamy te obicia z jakiejś ekoskóry, która niestety powoduje dużą potliwość uszu. Więc jeśli chodzi o podstawy, to było na tyle. Teraz przechodzimy do części praktycznej. Ok, moi drodzy, mikrofon już nagrywa. Widziałem na rejestratorze cyfrowym Tascam DR05, że siła sygnału jest bardzo mocna, dlatego też ten mikrofon mam odsunięty dość mocno od ust. Można go sobie dogiąć jeszcze bliżej i wtedy ten dźwięk, jak słyszycie, jest jeszcze bardziej głośny, ale nie chcę, żeby był niewyraźny. Dlatego możecie w tej chwili już posłuchać, jak faktycznie wypada jakość dźwięku. Dźwięk jest, że tak powiem, na surowo, bez żadnego odszumiania, bez poprawiania, po prostu czysty dźwięk nagrywany rejestratorem cyfrowym. Więc nie jest to jakiś mikrofon rewelacyjny, ale oczywiście zdarzają się mikrofony sporo gorsze naprawdę. Powiedziałbym, że w tym przypadku jest to taka średnia półka, jeśli chodzi o mikrofony do słuchawek. Za to jest odczepiany, więc bardzo fajnie. No dobrze, w tej chwili kończymy już test dźwięku i przechodzimy do dalszej części recenzji. No dobrze, moi drodzy, czas na krótkie podsumowanie. Biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny, to te słuchawki wypadają naprawdę dobrze. Pod względem dźwięku nie jest rewelacyjnie, natomiast można śmiało powiedzieć, że jest przyzwoicie. Co do mikrofonu, słyszeliście, jaki jest. Jest lepszy niż w większości słuchawek, nawet droższych, natomiast nie jest też to mikrofon rewelacyjny. Czyli po prostu taki mikrofon typowy dla słuchawek. Za to fajnie, że jest odłączany, jest to oczywiście jakiś plus. Słuchawki dość fajnie wykonane, jednocześnie proste, a przy okazji wygodne i w miarę lekkie. Zakrywają całe uszy, mieszczą się do środka, więc są to słuchawki wokouszne, dzięki czemu mamy dość dobre wygłuszenie otoczenia. Co mi nie do końca przypasowało, to rodzaj materiału użytego do bicia tych gąbek, ponieważ jest to materiał dość przyjemny w dotyku, dość dobrze przepuszczający powietrze, natomiast zbierający jakieś drobne zabrudzenia, paprochy, więc te słuchawki będą łapały takie rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, do muzyki słuchawki przeciętne, w muzyce rozrywkowej dają radę, w pozostałych gatunkach troszeczkę gorzej, natomiast co do gier, słuchawki dość dobre. Pozycjonowanie na dobrym poziomie, poziom efektów, jakość tych efektów też w miarę dobra, słyszalność kroków też na poziomie przynajmniej dostatecznym.
Więc naprawdę za dużo za tą cenę nie ma się co czepiać. Myślę, że ten model można uznać za udany. Tak więc na dzisiaj to by było na tyle. Za chwilkę jeszcze plansza z podsumowaniem, z oceną końcową testu. Natomiast pamiętajcie, że ceny tych słuchawek sprawdzicie sobie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam też na mojego Facebooka oraz zaglądajcie na kanał, ponieważ codziennie coś nowego. A jeśli czegoś szukacie, zapraszam do użycia wyszukiwarki na kanale i do playlist. Tam macie już około 600 filmów posortowanych kategoriami specjalnie dla Was. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam Was, cześć!